Półroczna gościna na stadionie Sokoła w Orzechu dobiega końca. W miniony weekend piłkarze Ruchu Radziąków po raz ostatni podejmowali na nim ligowego rywala. Na starcie z Cidrami przyjechała ekipa Stali Brzeg. Zespół, który w pierwszych 8 meczach sezonu poniósł 6 porażek, w końcówce jesieni wyraźnie się odradza. Podopieczni trenera Piotra Jacka na starcie z żółto-czarnymi przyjechali z serią 3 kolejnych wygranych. Podopieczni trenera Kamila Rakoczego w 15 meczach zgromadzili 21 punktów. To w przypadku Beniaminka całkiem okazały dorobek. O to, by go poprawić, miała postarać się jedenastka wystawiona na sobotnie starcie przez swojego szkoleniowca. Po porażce ze Ślęzą we Wrocławiu znalazło się w niej miejsce dla Kamila Banasia i Daniela Sroki. Na ławce rezerwowych usiedli za to Marcel Gieroń i Daniel Skalski. To nie było spotkanie obfitujące w przesadnie dużą liczbę okazji do zdobycia gola przez którąś z drużyn, ale pierwszą szansę na otwarcie wyniku mieli Radziąkowianie. W pole karne przeciwnika piłkę dograł Dawid Krzemień. Znakomitą okazję zmarnował jednak Kamil Kopeć, nie trafiając w światło bramki. 2 minuty później pierwszego gola w meczu mogli zdobyć piłkarze Stali. W 16 Cidrów po rzucie rożnym zdaniem arbitra Tomasz Harmata faulował Łukasza Żeglenia. Sędzia Ireneusz Sipiora podyktował bez większego zawahania jedenastkę, której egzekutorem był najskuteczniejszy zawodnik Stali, Damian Celuch. Tym razem jednak przegrał on pojedynek z Rafałem Strzelczykiem. To już 4 w tym sezonie rzut karny niewykorzystany przez przeciwników żółto-czarnych. Właśnie tu w te boisko gdzieś mamy kupę szczęścia i tak sobie znowu pomyślałem, że Rafał wyczuje tego zawodnika strzelającego. Tak się stało, chwała mu za to. Trzeba jednak przyznać, że przed przerwą to goście byli zespołem aktywniejszym na połowie swojego rywala. To próba z 15 minuty, kiedy efektowną przewrotką Strzelczyka starał się zaskoczyć Tomasz Gajda. 3 minuty później golkiper Radziąkowian musiał już sięgnąć po futbolówkę do siatki po tym, jak kapitalnym uderzeniem z dystansu popisał się Michał Maj. Stal Brzeg prowadziła w Orzechu 1-0 po jednym z najpiękniejszych trzecioligowych trafień, jakie padły w ostatnim półroczu na boisku Sokoła Orzech. W 37 minucie szansę na podwyższenie rezultatu miał Łukasz Żegleń, który odwrócił się z piłką w polu karnym Radziąkowian, ale finalnie trafił tylko w słupek bramki Strzelczyka. Wydawało się, że oba zespoły na przerwę do szatni zejdą przy jednobramkowym prowadzeniu Stali, ale w 45 minucie Cidry wyprowadziły kontratak. Patryk Wnuk zagrał do Roberta Wojsyka, ten utrzymał się przy piłce, zbiegł w kierunku środkowej osi boiska, uderzył lewą nogą i Radziąkowianie mogli cieszyć się z wyrównania. Z chirurgiczną precyzją uderzył tą piłkę Robert Wojsyk, dla którego gol ze Stalą Brzeg jest 10. w bieżących rozgrywkach. Po tym trafieniu arbiter nie wznowił nawet gry i zaprosił oba zespoły na 15-minutową przerwę. Ruch wyszedł po niej na boisko bez żadnej zmiany w składzie, a 5 minut po zmianie strony miał pierwszą okazję do tego, by objąć w tym meczu prowadzenie. Po dośrodkowaniu Marcina Trzcionki głową niecelnie uderzał Daniel Sroka. W 65. minucie przy piłce w polu karnym Radziąkowian utrzymał się Mateusz Cieślik. Oddał strzał lewą nogą, ale Rafał Strzelczyk był na posterunku. Kilka minut później znowu zakotłowało się pod bramką Cidrów. Tym razem okazję na zdobycie gola miał rezerwowy w tym meczu Piotr Stępień. Później jeszcze próbował poprawiać po nim, uderzając piłkę z dystansu, Łukasz Żegleń. Wynik wciąż brzmiał jednak 1-1. Na 5 minut przed końcem głową po rzucie wolnym egzekwowanym przez Marcina Trzcionkę uderzał Tomasz Harmata. Po drugiej stronie boiska sprawnie prawą flanką przedostali się przyjezdni. Strzał Piotra Stępnia został zablokowany. Piłka wróciła jeszcze pod nogi Ichora Nachorniego, który odwrócił się, uderzył lewą nogą, ale świetną paradą popisał się Strzelczyk. To był ostatni trzecioligowy akcent na gościnnym obiekcie Sokoła Orzech. Ruch Radziąków zremisował ze Stalą Brzeg 1-1. Ostatni mecz w rundzie jesiennej zagradza się na wyjeździe z rezerwami Zagłębia Lubin. To był mecz taki typowej walki, boisko dzisiaj nie pozwalało na zbyt dużo, mało piłkarstwa w tym wszystkim było. Także my jesteśmy zadowoleni z tego, że zdobyliśmy dzisiaj punkt. Pierwsza połowa to chyba jedna sytuacja kopcia i potem strzał Roberta w 45 minucie, który dał nam bramkę, a tak no nie mieliśmy żadnej okazji, bardziej skupiliśmy się na obronie, to drużyna Stali miała dzisiaj przewagę i kontrolę nad tą pierwszą połową, natomiast w drugiej z gry mieliśmy więcej, ale tych sytuacji takich klarownych nie tworzyliśmy. Także tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy zadowoleni, że zdobyliśmy ten punkt. Bo tak naprawdę to te warunki nie pozwalały na zbyt wiele. Praktycznie jeden trening piłkarski w tygodniu, reszta tak zwana rzeźba, gdzieś siłownia, gdzieś jakiś stały fragment gry. No to nam strasznie przeszkadzało, także tutaj w zimę myślę, że będziemy mieć godne warunki do tego, żeby się porządnie przygotować i pokazać ludziom, że potrafimy grać w piłkę.